Obok domu mojej prababci znajduje się wspaniały sad. Są w nim jabłonie, krzewy porzeczki, agrestu, no i oczywiście śliwy. Kiedy pewnego dnia przyjechałam do prababci Julii, opowiedziała mi, że poprzedniego wieczora tuż za płotem stała sarna z małym. Pewnie szukała jakichś jabłek lub zjadliwych gałązek. Na początku wszyscy pomyśleliśmy, że była to jednorazowa sytuacja. Ale sarenka wielokrotnie zaglądała do sadu cały rok. To były nasze sarenki. Czasem wydawało nam się, że to my jesteśmy w gościach u saren i że to one są mieszkańcami siedliska prababci. Czuliśmy, że mieszkamy w pięknym i starym sadzie, a sad zamieszkał w domu, zaglądając co rano przez szybę.